Na dworze robi się coraz cieplej i coraz głośniej. Motocykliści na dobre rozpoczęli sezon, a dziś fani stalowych rumaków z Opola i okolic spotkali się na rynku stolicy województwa, aby podzielić się jajkiem i złożyć życzenia. Te dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa. Sezon bowiem, mimo iż dopiero się rozpoczął, już zebrał tragiczne żniwo. Maria Honka. Tradycyjnie już w Wielką Sobotę opolscy motocykliści spotykają się na rynku na tak zwanym motojajeczku. Wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz więcej osób. Jak co roku opolscy motocykliści spotykają się przed świętami, żeby się połamać jajeczkiem. Udaje nam się zebrać coraz większą grupę ludzi. Jesteśmy z grupy Opole Zone. Staramy się podtrzymywać tą tradycję. Były też życzenia. Najczęściej fani dużych prędkości i warkoczących silników życzyli sobie bezpiecznego sezonu, szerokich dróg i aby za rok spotkali się w tym samym gronie. Przypomnijmy, sezon zaczął się tragicznie, bo od śmiertelnego wypadku, w którym zginęło dwoje młodych ludzi. Zaczyna się sezon. Warto w ten sposób zwrócić uwagę kierujących samochodami, że będzie się pojawiało coraz więcej motocyklistów, żeby zwracali większą uwagę na to, że jesteśmy również użytkownikami dróg. W sumie chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo. Wiatr we włosach i poczucie wolności przyciąga coraz więcej osób. Na świątecznym zlocie nie brakowało również przedstawicielek płci pięknej. Skąd pomysł? No, tradycja świąt, dzielenie się jajkiem, no i oczywiście narzeczony motocyklista też się przyjechał razem z nim. Motocykliści chcą też przełamać stereotypy na ich temat. Przypominają, że są równoprawnymi użytkownikami dróg. To jest bardzo ważne, żeby na nas nie wymuszać przede wszystkim pierwszeństwa. To jest dla nas najważniejsze. Jeżeli będziemy zwracać uwagę na jedne ślady, one się poruszają, staramy się na mieście na pewno jeździć przepisowo, więc widać nas, wystarczy nas tylko zauważać.